Jak się grało z Rafałem Mroczkiem? O, wspaniale. Ja wspominam tak te prace. Ten człowiek mnie nauczył na przykład, gdzie jest najszybciej w świecie, jak zrobić pozycję światło. W sensie, gdzie się najszybciej ustawiać, jak dobrze grać do światła, jak ustawiać pozycję, żeby nie tracić czasu w serialu. Bo w szkole nas tego nie uczyli, a tutaj nas po prostu... Miałam szybką szkołę życia i dziękuję Rafałowi za to, że poświęcił ten czas dla mnie w ogóle w ten sposób. A jak oceniasz w ogóle jego warsztat aktorski? No bo on jest aktorem niezawodowym. Ma rolę i tam się uczył. Czy z praktyki jesteśmy w stanie nauczyć się szybciej niż ze szkoły? Jasne. Tak mi się wydaje, bo w szkole to się rozkłada się na czas, że masz trochę czas. Pierwszy, drugi rok, trzeci, czwarty się nauczę, może się nie nauczę, przynajmniej się uczę. A tutaj już nie masz czasu, co jest serial. Ja w ogóle ostatnio widziałam gdzieś w mediach społecznościowych, że Rafał będzie grał w filmie i ja uważam, że on sobie bardzo dobrze poradzi. Niesamowite. Moim zdaniem jest zdolnym człowiekiem i bardzo dobrze gra serialowo. Bardzo dobrze. A jak myślisz, kto lepiej gra, on czy jego brat? No ja więcej grałam z nim, z Rafałem, więc wydaje mi się, że Rafał dla mnie jest, no powiem dyplomatycznie, no gdzieś są na równi, no bo tak nie grałam bardzo z bratem, ale myślę, że będzie są na pewno są podobni.